Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. W hołdzie obrońcom Rzeczypospolitej Polskiej, ofiarom sowieckich zbrodni. Taki napis widnieje na tablicy upamiętniającej ofiary zbrodni katyńskiej. Tablicę odsłonięto i poświęcono w Skomielnej Białej 13 września 2020 roku. Uroczystość miała doniosły charakter i rozpoczęła się od mszy świętej w kościele pod wezwaniem świętego Sebastiana. Mszę świętą w intencji poległych i pomordowanych w 80. rocznicę zbrodni w Katyniu odprawił ksiądz proboszcz Ryszard Pawluś. Po mszy świętej dalsza część wydarzenia, która miała miejsce na placu przy kościelnym pod pamiątkową tablicą. Hymn narodowy zagrany przez orkiestrę Dętą Wojska Polskiego z Krakowa pod dyrekcją porucznika Piotra Flisa wybrzmiał przejmująco. Po nim słowa ważne i potrzebne o ogromnej zbrodni, o tysiącach zamordowanych, o pamięci, którą winni jesteśmy przeszłym i przyszłym pokoleniom, pamięci, która buduje naszą narodową tożsamość. Słowa, które wypowiedział dyrektor Krakowskiego Instytutu Pamięci Narodowej Filip Musiał. Boże Ojcze Wszechmogący, pobłogosław tę tablicę, którą zrodziła żywa ludzka pamięć o ofiarach Golgoty Wschodniej. Niech będzie przestrogą dla przyszłych pokoleń i jednym wielkim wołaniem o prawdę, która wyzwala przez Chrystusa Pana naszego. Tablicę odsłoniły m.in. Halina Sobczak, bratanica posterunkowego Policji Państwowej Józefa Łopaty oraz Halina Wulczyńska, synowa porucznika Andrzeja Wulczyńskiego. Emocjonalnie jestem związana, bo jestem synową zamordowanego Andrzeja Wulczyńskiego. Teściowa, jak wojna wybuchła, jak Sowieci 17 września nas zaatakowali, przeniosła się tam pod Baranowicze do Osowy Poleskiej. Tam mieli taki dom letniskowy i jeszcze na nieszczęście z siostrą swoją z Jordanowa, która przyjechała i była w ciąży. I tam, no to już był prawie schyłek roku, a w 40 roku NKWD zabrało je do Kazachstanu. I tam były 6 lat tragicznych, dramatycznych. Oczywiście łudziła się, że spotka jeszcze męża, a dziecko ojca zobaczy. Pamięć o lokalnych bohaterach buduje naszą wspólnotową tożsamość w wymiarze ogólnopolskim i ta pamięć o tych lokalnych osobach jest z tego powodu tak bardzo ważna. I musimy pamiętać dlatego, że dzięki pamięci historycznej po pierwsze odkrywamy to, kim jesteśmy i jaka była nasza przeszłość, a po drugie nabywamy tej świadomości, że nie jesteśmy tutaj i teraz i tylko dla siebie, ale jesteśmy jednym z ogniw łańcucha pokoleń Polaków, którzy walczyli o niepodległy kraj, którzy za ten kraj oddawali życie. I to także lokuje nas gdzieś w tej historii i pozostawia zobowiązania wobec pokoleń przyszłych. Pamięć to nasz zbiorowy obowiązek. Dlatego w takich chwilach jak ta głośno należy mówić, że musimy pamiętać o tych, co za naszą i waszą wolność zginęli. A było ich wielu, o czym przypomniał uroczysty apel pamięci. Padły imiona i nazwiska bohaterów zamordowanych przez sowieckie NKWD, których złotymi zgłoskami zapisano na pamiątkowej tablicy. Przyszedł czas na salwę honorową Kompanii Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Wystrzały przejmująco przeszły przestrzeń niczym niemy krzyk. Zdało się słyszeć: pamiętajmy, pamiętajmy, pamiętajmy. Symbolem pamięci wieńce, kwiaty, znicze składane przez uczestników uroczystości. Między innymi przedstawicieli Senatu, Sejmu Rzeczypospolitej, samorządów powiatu Myślenice i gminy Lubień, Instytutu Pamięci Narodowej, Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Powiatowej Policji w Myślenicach, Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z Nowego Sądza, 6 Brygady Powietrzno-Desantowej z Krakowa, Związku Podhalan w Skomielnej Białej oraz przedstawicieli szkoły w Skomielnej Białej. Na zakończenie za udział w tej ważnej uroczystości wszystkim przybyłym podziękowali członkowie Społecznego Komitetu imienia Świętego Sebastiana. To oni usłyszeli wołanie o prawdę, która wyzwala i wspólnie doprowadzili do uczczenia pamięci bohaterów swej ziemi. Nasze pokolenie z opowiadań dziadków czy ojców znało historię II wojny światowej, taką historię prawdziwą, bo nie zawsze w szkole ona była nauczana, nie mogli nauczyciele przekazywać pełnej historii. Dlatego powstało takie stowarzyszenie, żeby przekazywać innym pokoleniom młodszym. Mamy tutaj taką piękną historię związaną z obroną, później
z duchem partyzanckim i aż do 1939 roku i różnych tutaj akcji UB na terenie naszej miejscowości czy naszej gminy. Kiedyś takie zdanie pojawiło się, napisane przez panią Marię Zawadzką w 70 roku w historii Skomielnej Białej, że za jedną wzmiankę na kartach historii Skomielna zapłaciła ofiarę we wrześniu 1939. I w związku właśnie z tym postanowiliśmy odkryć tą historię nieznaną, czyli przypomnieć ludzi, którzy w związku z działaniami wojennymi II wojny światowej z naszej miejscowości polegli, zginęli. Bardzo jestem wdzięczna, tylko nad jednym jeszcze boleję także, że w dniu, kiedy IPN już to zatwierdził o tej tablicy, w tym dniu 25 listopada tamtego roku mój mąż zmarł. No ale dzisiaj ogląda to z niebios tę uroczystość. Piękna, jestem naprawdę taka szczęśliwa.